Witam wszystkich dzisiaj na kanale Nóż Taktyczny, wojskowy, taki fighter można powiedzieć, karambit, czyli nóż, typ noża, który do tej pory był pomijany na moim kanale i postanowiłem sobie jakby nadrobić te zaległości, tym bardziej, że kiedyś posiadałem już nóż typu karabit, był to firmy Smith & Wesson, produkcji chińskiej, oczywiście folder mały, ale nie byłem z niego zadowolony, sprzedałem go i bardzo długo omijałem, uraził mnie ten nóż, bardzo długo omijałem po prostu tego typu produkty z racji tego po prostu, że nie znajdowałem w takim codziennym EDC jakby zastosowania do takiego noża, oprócz otwierania jakichś kartoników, paczek. To zagięte ostrze w drugą stronę, no po prostu nie przemawiało do mnie. Natomiast wiadomo, że z wiekiem człowiek mądrzeje, robi się bardziej otwarty na różnego rodzaju opcje. Ogląda też tego Daga Markaidę, tego gościa, który tam filetuje ludzi, pokazuje właśnie, prowadzi szkoły i tak dalej. No i on przeważnie promuje właśnie tego typu ostrza. No i wiadomo, no człowiek chce coś takiego mieć, posiadać, prawda? Mężczyźni kochają oczami. I słuchajcie, opcja tego typu właśnie, że z racji tego, że urodziny, wiadomo, nie mam takiego noża, nie mam noża od tej firmy, postanowiłem sobie taki nóż zakupić. Na AliExpress oczywiście, po zorientowaniu się, ile na chwilę obecną kosztują noże takie dobrych firm, takie troszkę średniopółkowe foldery, stwierdziłem, że no, trzeba wydać te 160 zł na nóż, tak? Folder. Natomiast no, ja już tych folderów mam kilogramy, więc postanowiłem kupić sobie nóż ze stałą głownią. Ostatnio widzieliście, zdaje się, tego Glocka wojskowego, którego mam, zmodowałem go na razie do połowy, nie będę go Wam pokazywał, dopiero jak go dokończę, to się pochwalę. No i słuchajcie, firma jeszcze przed tą obniżką cen, która teraz jest na AliExpress, wypuściła właśnie ten nóż w cenie, słuchajcie, 185 zł zdaje się, on był wyceniony, co jest dosyć niespotykane, ponieważ ta firma się ceni i oni te swoje takie flagowe produkty mają przeważnie w cenach powyżej 200 zł i tak samo było zawsze do tej pory z tym nożem. Powyżej 200 zł ten nóż zawsze był w takiej cenie z racji tego, że jest zrobiony z dobrych materiałów, ponieważ tutaj mamy stal 9CR18MV, to jest takie 440C chińskie, czyli no taka stal pomiędzy 440B a C, coś takiego to jest, tak? Bardziej w kierunku 440C, czyli takie ganzo po prostu, te wszystkie stare ganzo, które kupujecie, 440C, to jest właśnie ten typ stali, podejrzewam, to jest to samo. Ona jest hartowana tutaj akurat w tym nożu na 58 HRC, więc jest to taka wartość użytkowa jak najbardziej i dająca się, że tak powiem, ostrzyć, więc na spokojnie tutaj nie ma za bardzo się do czego przyczepić. Do tego mamy G10, do tego mamy Kydex, no i chińskiego Tecloka, tak, w zestawie. Za cenę, słuchajcie, ja to za to zapłaciłem 175 zł, więc 10 zł więcej niż miałbym dać za takiego jakiegoś folderka, tak. Więc tutaj mamy jak najbardziej fajny nóż. Tym bardziej, że nigdy jeszcze nic nie kupiłem z tej firmy HX Outdoor. No i tak jak wcześniej wspomniałem, lub nie wspomniałem, to jest pierwszy karambit na moim kanale. Więc słuchajcie, pierwszy zakup z tej firmy, pierwszy karambit na kanale, więc spoko, tak? Słuchajcie, miał być unboxing tego noża, ale ten nóż przyszedł mi wczoraj. Ja tyle rzeczy ostatnio nazamawiałem się, że po prostu ten unboxing zrobiłem, że tak powiem, na szybkiego samemu. To przyszło mi, słuchajcie, przez InPost. Tutaj InPost i to jeszcze kurier mi to przywiózł. Dlatego to otworzyłem, bo byłem zdezorientowany. Nie wiedziałem, co mi przyjdzie. Nigdy nie otrzymałem jeszcze przesyłki z AliExpress za pomocą kuriera InPostu. No i w środku było to, tak? Czyli to pudełeczko. Jest to takie zwykłe pudełeczko magazynowe. Ono tutaj nie jest sygnowane w żaden sposób, zwłaszcza tą postacią tego Super TD, czyli takiego gościa w tym Hongkongu, w tych Chinach znanego z survivalu i on tam sygnuje te swoje produkty. Ta firma wypuściła parę lat temu jeszcze na Gearbestie, jak chciała zaistnieć, taki nóż Super 01 i on był właśnie sygnowany tym poprzez tego Super TD. To był taki, słuchajcie, nóż survivalowy na pełnym płasku z drop point i on miał w uchwycie taki jakby taką nakładkę jakby do tłuczenia, tak? To coś takiego jakby młotek.
I to było rozsyłane do dużych kanałów takich nożowych, żeby oni to testowali i reklamowali. No ja byłem wtedy jeszcze za mały, w sumie dalej jestem za mały, żeby coś takiego mi przysłać. Ale cena wtedy, zdaje się, była chyba jakieś 150-160 zł, no ale to było parę lat temu, więc spoko. Natomiast tutaj ten nóż, no on już tutaj nie jest jakby sygnowany tym gościem, ponieważ ten nóż to nie jest nóż taki typowo outdoorowy, survivalowy, tylko to jest, znaczy survivalowy w sumie może być, ale jest to nóż przede wszystkim taktyczny, tak? Taktyczny to jest nóż, który służy do walki, takie jest przeznaczenie karambitów, tak? To nie są noże takie typowo użytkowe, że ja sobie tym pokroję bułkę, chleb, nie wiem, jakieś tam sznurki sobie poprzecinam, coś sobie przy samochodzie porobię i tak dalej. To jest już taki nóż z zastosowaniem takim taktycznym, tak? Wojskowym. No i jeżeli oglądacie Doga Markajdę, to będziecie wiedzieć, w jaki sposób i do czego jest używany taki nóż, ten typ noża. Co ciekawe jeszcze jest to, że pomimo tego, że noże typu karambit na AliExpress są mega drogie, tak samo jak balisongi, to jest spowodowane jakimiś regulacjami w Stanach, chorymi w Stanach Zjednoczonych, że to są noże uznawane najczęściej za jakieś tam noże przestępców, bandytów i tak dalej. W kraju, w którym można kupić sobie broń na dowód osobisty, to jest naprawdę śmieszne. Ale to zostawmy. W każdym razie, słuchajcie, taki kartonik wewnątrz folii bąbelkowej, tak jak wcześniej pokazałem, znajduje się właśnie ten nóż jeszcze dodatkowo wsadzony jest w taką folię i z tą folią wrzucony jest tutaj właśnie, wsadzony jest ten Kydex. Tutaj wewnątrz znajduje się jeszcze coś takiego, nie mam zielonego pojęcia co to jest, ale to jest w kształcie właśnie tego noża, o którym Wam mówiłem, tego Super 01. To jest taka, może to jest jakaś reklamówka, może to jest jakiś kod na tamten nóż, no nie wiem, coś takiego jest, jak orientujecie się o co z tym chodzi, to dajcie znać. Sam nóż, słuchajcie, sam nóż prezentuje się dosyć okazale, ładnie i co ciekawe, ten nóż ma tutaj na górze jakiś tam numer swój seryjny. To jest fajne, to jest związane coś takiego właśnie jak broń, tak? Broń, każda też ma jakiś tam numer, musi mieć numer seryjny, żeby ustalić po prostu właściciela i tak dalej, tak? Miejsce pochodzenia. Więc to jest potraktowane w taki sam sposób. Kydex, słuchajcie, G10 i 9CR18MOV, tak wcześniej wspomniałem, 58 HRC zdaje się, grubość głowni 3,8 mm, długość ostrza, tutaj ostrza to jest 90 mm, długość całości to jest 22,5 cm, zaraz to wyciągniemy, zaraz to sprawdzimy. Przede wszystkim słuchajcie, ten Kydex on bardzo fajnie i pewnie trzyma. Tutaj telepie się, ale naprawdę jak musimy, jak go źle, niedokładnie go tu wsadzimy, ten nóż, to on tutaj zaczyna się tak delikatnie telepać. No ale to trzeba wsadzić tak, że raz go wrzucę, on się delikatnie się tutaj obija, jest taki pionowy jakby, na boki nie ma tutaj tego luzu, tylko taki pionowy, ale moim zdaniem na 100 punktów to bym dał 97 punktów tej pochewce tak naprawdę. Bardzo fajne tutaj, słuchajcie, te nawiercenia są, nity są zrobione naprawdę w dokładny sposób i słuchajcie, zaskoczenie, ponieważ ona jest dwustronna, dwukolorowa, tak? Co to oznacza? To oznacza, że do ocznych zadań możemy sobie przerzucić na drugą stronę i ten czarny kolor tutaj będzie nam ukrywał nóż, natomiast w dzień możemy sobie wrzucić tutaj w ten kolor, który jest bardzo podobny tutaj do tego tutaj uchwytu, do tego G10 na uchwycie i sobie po prostu maskować ten nóż na oporządzeniu właśnie w taki sposób. Czy ja bym tutaj zamienił te strony? Tak, zamieniłbym. Ten nóż, znaczy ten kolor dałbym czarny z tej strony noża, z tej strony pochewki, a piaskowy dałbym z drugiej strony. Oczywiście tutaj dodatkowo mamy jeszcze takie dwa rozcięcia podłużne, które umożliwiają nam ułożeniu tej klamry Techlock pod różnymi kątami. I to jest dosyć fajne. Nie wszystkie noże to posiadają, ten to ma, więc super moim zdaniem. Grubość tego Kydexu, ja już wcześniej mierzyłem z wymiarką, to jest 1,5 mm. Trochę słabo, wolałbym, żeby ten Kydex był troszkę grubszy, ale jeżeli on spełnia zadanie, to czemu nie? Oczywiście otwór drenażowy znajduje się tutaj na dole, po tej czarnej stronie. No i tutaj też widzimy czubek samego noża. Słuchajcie, ta klamra
typu Teklok, to jest oczywiście zrzynka tej amerykańskiej. Dodatkowo tutaj mamy możliwość regulacji szerokości paska, do którego będziemy przypinać tą klamrę, czyli tutaj ten element jest wyciągany. Tutaj jego wyciągamy po prostu i wkładamy sobie tutaj w jakiś kolejny otwór, tak żeby dostosować do szerokości paska. Mamy niestety tylko dwie te śruby, szkoda. One lubią się gubić, czasami się mogą odkręcić, więc tutaj o to dbajcie. Tak samo te wszystkie chińskie Tekloki mają to do siebie, że tutaj na tym zawiasie jest ten stworzeń, który też lubi się wysuwać. Na to też zwracajcie uwagę. Tutaj oczywiście mamy blokadę, także ona się nam już tutaj nie rozepnie. I tak to mniej więcej wygląda. Czyli spoko produkt, fajna rzecz, ładna. Tutaj jest ta kajdeksowa działająca pochewka. Bardzo fajnie, bardzo prawidłowo tutaj zaskakuje i bardzo dobrze ten nóż jest trzymany. Nie ma takiej opcji, żeby to nam jakoś wypadło, wysunęło się. Jest moim zdaniem super sprawa. Dobra, słuchajcie, sam nóż. Sam nóż to jest taka bardzo delikatna wariacja na temat noża typu karabin, ponieważ ten nóż, on nie jest jakoś tak mega zagięty, tak? Ta krzywizna tego ostrza nie jest zagięta, nie jest jakoś tak bardzo agresywna i ten nóż na spokojnie można wykorzystywać jako zwykły nóż tak naprawdę. Oczywiście tutaj jest ta krzywizna tej krawędzi tnącej, ale moim zdaniem ona jest wykonana w taki minimalny sposób, co umożliwi nam, co jest takim kompromisem między takim zwykłym nożem, a właśnie nożem typu karabin. Głownia oczywiście opisana jest z dwóch stron. Tutaj mamy bardzo fajne logo wypalone oczywiście laserem HX Outdoor. Tutaj mamy typ stali, czyli 918 MOV, czyli to nasze powiedzmy chińskie 440C. Tutaj mamy jeszcze wypalone, tak jak widzicie, napis Tyrannosaurus Tactical Glove Knife i jakieś tam pazury takie rozrywające tego tyranozaura. Z drugiej strony oczywiście mamy model, czyli D205 oraz znowu ten znaczek, zdaje się HX Outdoor, ale no, dokładnie nie wiem co on oznacza, także nie uzyskałem takich informacji od firmy. Grubość głowni w najgrubszym miejscu to jest 3,8 mm, ja to zmierzyłem. Długość głowni samej już Wam mówię i tutaj mamy prawie 10, no 10 cm mamy, jeżeli przyłożymy w taki sposób, tak? Czyli tutaj od połowy tej naszej gardy do czubka, po tej krzywiźnie mamy 10 cm. Chińczycy piszą, że tu jest 9 cm, ale to jest 9 cm samej krawędzi tnącej. I dlaczego jest tak mało, 9 cm? Przede wszystkim dlatego, że w różnych krajach, a Chińczycy, słuchajcie, produkują na rynki zagraniczne, oni nie produkują tych noży do siebie, bo u nich noszenie czegoś takiego jest zakazane. Chodzi o to właśnie, że w niektórych krajach długość głowni jest ustalona przez jakieś tam przepisy prawne i w niektórych krajach ostrze może mieć 7 cm, w niektórych krajach ostrze może być 9 cm, dlatego na przykład Sanenmu bardzo długo tłukło noże, które miało po prostu 7 cm długości ostrza. Natomiast w tym przypadku no, to jest nóż taktyczny, wojskowy, tutaj spokojnie jakieś 2 cm więcej nie zrobiłyby, że tak powiem, różnicy. Oczywiście tutaj na tej głowni z góry, na tym grzbiecie głowni mamy tutaj jeszcze takie spolerowania po bokach, natomiast tutaj jest zakończona w taki dosyć tępy sposób. Ten czarny element, on jest tutaj, te płaski ostrza zrobione są oczywiście przez Stonewash. Czubek jest dosyć gruby, aczkolwiek, pójdźmy, że go tutaj zmierzymy jakieś 5 mm od samego czubka, 1 mm grubości, 1 mm grubości na 5 mm od czubka, tak? Więc tak to mniej więcej wygląda. No okładki, słuchajcie, z G10, bardzo fajnie jest to wyfrezowane, jest to odczuwalne pod palcem. Podejrzewam, że w rękawicy, do rękawicy to się będzie kleić. Także tutaj no, ten extra grip jest jakby zachowany. Tutaj mamy jeszcze takie ząbkowania, które mają poprawić nam tutaj trzymanie tego ostrza. Trzy śruby montażowe.
No ja to odkręcę na pewno, zobaczę, czy ten nóż tam pod spodem jest odchudzony, bo mnie to ciekawi. Całość, słuchajcie, waży 252 gramy, z tego co podaje sprzedawca, ale razem z tą pochewką, tak? Sam nóż podejrzewam, że będzie gdzieś ważył z 210, 215 gram, coś takiego będzie. Na pewno powyżej 200. Dla takiego 22,5-centymetrowego noża to nie jest jakoś dużo tak naprawdę. Nie jest dużo, tym bardziej, że mamy tutaj dużą głownię, charakterystyczne to ostrze. Słuchajcie, ostrość z pudełka. Ja już kroiłem kartki tym. Bardzo fajnie. Ciężko mi się, że tak powiem, tnie przed kamerą, tak? To też jest. O. Także. Zależy, jak tutaj wejdę na to ostrze. Jest gitara. Moim zdaniem kroi jest super. Nie ma tutaj jakby za bardzo do czego się przyczepić. I nóż naprawdę fajnie się prezentuje. Jak to leży w rękach. W odwrotnym chwycie fajnie. Z wykorzystaniem tutaj tego otworu. Też jest ok, moim zdaniem. Nie będę tu machał, bo zaraz rozetnę tutaj statyw. W normalnym chwycie też jest w porządku. Tutaj mamy jeszcze taki jimping pod kciuk, bardzo wyczuwalny. Także w rękawicach na pewno też to będzie wyczuwalne i nie będzie tego można pomylić z czymkolwiek. I ten jimping jest tak tutaj do połowy tego tutaj nacięcia, można powiedzieć. To jest dosyć ciekawe. Zawsze przeważnie robią do końca, a tutaj jest tak w takich miejscach, a tutaj mamy częściowo po prostu tylko tą serację jakby zrobioną. No i słuchajcie, no mi się nóż przede wszystkim podoba. Ja lubię takie akcje, lubię takie opcje. Bardzo fajnie. W tej chwili ten nóż już jest powyżej 200 zł z powrotem. I jeżeli Wam się podoba, no to po prostu musicie zaglądać, obserwować i czekać, aż ten nóż znowu spadnie na te 185 zł i wtedy będziecie mogli go sobie kupić taniej, zaoszczędzając oczywiście pieniądze na kolejny zakup nożowy, no bo przecież na co, tak? Jeszcze tutaj zmierzymy, słuchajcie, średnicę wewnętrzną tutaj tego naszego oczka na palec, ale to będzie 24,8 mm, jeżeli dobrze złapałem. Dobra, 24,5 mm, o, powiedzmy, że tak. Ja mam rękę M-kę i tutaj zobaczcie, palec wskazujący wchodzi i kciuk też mi tutaj wejdzie na spokojnie. Prawej ręki, wiadomo, prawa strona, jak ktoś jest praworęczny, jest bardziej rozwinięta, więc lewa jest jakby ciutkę mniejsza i mi tutaj wchodzi fajnie, nie przeszkadza. Pewnie bym tym pomachał, no ale mam kamerę przed sobą. Więc tak to mniej więcej wygląda. Fajna sprawa. Bardzo fajnie mi się, że tak powiem, operuje tym nożem w tej chwili. Tutaj też można w sumie ten palec oprzeć. Tylko, że z naciskiem, żeby ten palec nam tutaj nie zjeżdżał przede wszystkim. Więc tutaj jakieś, słuchajcie, takie rzeczy bardziej dokładne na spokojnie. Naprawdę ten uchwyt jest moim zdaniem fajny. I zarówno jeżeli tutaj mówimy o grubości tego uchwytu, jak o samej w tej fakturze. Jest to takie dosyć przyjemne i ogólnie jestem za. Więc słuchajcie, moim zdaniem na chwilę obecną, ten taki pierwszy rzut oka, jeżeli możemy tak powiedzieć, no ja jestem na tak. Jest fajnie, jest bardzo dobra jakość, bardzo dobre materiały, bardzo dobra cena jest, przynajmniej była tego noża, bo w tej cenie nie kupicie po prostu takiego produktu, tym bardziej, że jest to karambit, który, no nie wiem dlaczego, ale te noże karambity, te ostrza typu karambit są jakby droższe na AliExpress. No i jest to firma HX Outdoors, czyli firma, która w jakiś sposób się ceni, tak? Do tego mamy prawdziwy Kydex, już mamy z tą klamrą Techlock, więc moim zdaniem, no tu jest fajnie, ja jestem mega zadowolony z tego zakupu, z tego prezentu, który sam sobie uczyniłem, ponieważ no, naprawdę fajny produkt. Przede wszystkim
zakładałem jeszcze zakup jeszcze jednego karambitu z AliExpress, filmy Voltron zdaje się, i on był tam w cenie 90 chyba 5 zł, jakoś tak, 95 zł, 94, 96, coś takiego było. Ale o stówę drożej wybór padł właśnie tutaj na ten produkt z racji tego, że ten Voltron jest taki, on ma jakby dwie krawędzie zaostrzone, co mi się za bardzo nie podobało. Wolałem mieć tutaj jakby jedną krawędź ostrą. Ten nóż jest, tak jak wcześniej powiedziałem, takim kompromisem pomiędzy tym takim zwykłym nożem, a właśnie tym pazurkiem naszym, tak? Dobra, słuchajcie, ja kończę ten materiał, mam nadzieję, że on się Wam podobał. Jeżeli chcecie więcej materiału o tym nożu, to napiszcie w sekcji komentarzy. Ja ten nóż poużywam, może będę miał tutaj jakieś swoje własne spostrzeżenia tak naprawdę, bo jest to, co dzisiaj powiedziałem, to jest tak naprawdę pierwszy rzut oka, wyciągnięcie z pudełka i troszkę może tak historii tej firmy. Jeżeli Was coś więcej interesuje tutaj o tym nożu, to tak jak wcześniej wspomniałem, napiszcie w komentarzach i ja będę tutaj starał się rozkminiać więcej na temat tego noża. Oczywiście pojawi się też materiał o tych tysiącach subów, które po prostu zaistniały na moim kanale, za co bardzo dziękuję. I będę się starał odpowiedzieć na Wasze pytania w tym materiale, więc jeżeli macie jakieś pytania takie stricte do mnie, to w miarę możliwości, oczywiście nie zdradzając jakby swoich danych personalnych, będę starał się Wam na nie odpowiedzieć, tak? Oczywiście mam nadzieję, że to będą pytania takie związane z kanałem bardziej niż ze mną, ale zobaczymy. Jak będzie coś fajnego, to postaram się odpowiedzieć. Ja dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że materiał ciekawy. Bardzo mało materiałów jest na temat tego produktu na sieci. Mam nadzieję, że jeżeli jesteście zdecydowani na zakup tego noża, to ten materiał Wam w czymś pomoże. Na chwilę obecną dziękuję, trzymajcie się, do usłyszenia, hejka.